Wy jesteście na ziemi światłem mym. Wy jesteście na ziemi światłem mym. Aby ludzie widzieli dobre czyny was i chwalili Ojca, który w niebie jest. Aby zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Słowa Wcielonego, błogosławiony Księże Ignacy, módl się za nami. Z Ewangelii według świętego Marka. A była tam pewna kobieta, która od 12 lat chorowała na upływ krwi i wiele wycierpiała od różnych lekarzy. Wydała na nich już wszystko, co miała, a wcale nie czuła się lepiej, lecz przeciwnie, nawet gorzej. Gdy więc usłyszała o Jezusie, wmieszana w tłum, zbliżyła się do Niego z tyłu i dotknęła Jego płaszcza. Mówiła sobie bowiem, jeżeli tylko dotknę się Jego płaszcza, będę zdrowa, i rzeczywiście ustał krwotok i poczuła swym ciałem, że została uleczona od tej choroby. Jezus odczuł natychmiast, że wyszła moc z Niego. Odwrócił się wtedy do tłumu i powiedział: kto się mnie dotknął? A uczniowie odpowiedzieli: widzisz przecież, jaki tłum ciśnie się zewsząd na ciebie i pytasz, kto się mnie dotknął? Lecz on patrzył dookoła, aby zobaczyć tę, która to uczyniła. Wówczas kobieta owa, drżąc z przerażenia, bo wiedziała przecież, co się z nią stało, podeszła do niego, upadła na ziemię i wyznała mu całą prawdę. A on rzekł do niej: córko, uzdrowiła cię twoja wiara. Idź w pokoju i pozostań już wolna od twoich cierpień. Oto słowo Pańskie. Panie, otwórz moje serce. Panie, otwórz moje usta. Gdyby siostry pytały, gdzie jesteśmy, jesteśmy w Ewangelii świętego Marka, 5 rozdział, wersety od 25 do 34. Marek 5, 25, 34. Do tej lektury można potem powracać. Kolejne przepiękne spotkanie kobiety z Jezusem. Od rana zadajemy sobie pytanie, czymże ją posolić. Co zrobić, kiedy dotykamy kryzysu, kiedy stajemy się jałowi? Co zrobić, kiedy nasze życie staje się takie nijakie, takie byle jakie? Co zrobić ostatecznie, żeby nie wypełniło się w nas słowo Pana Jezusa, nie? Że nadaje się na wyrzucenie, podeptanie. Jak sobie radzić z kryzysem? Jak sobie radzić z wypaleniem? Spotkanie, które nam dzisiaj odpowie na to pytanie, to jest jedno z piękniejszych spotkań ewangelicznych. Kobieta cierpiąca na upływ krwi. Coś z niej upływa. Coś z niej odchodzi. Krew w Biblii to jest symbol życia.
upływa z niej życie. No już lepszego fragmentu na wypalenie nie można było znaleźć, nie? Kobieta, która boryka się z pewnym wypaleniem, jest bardzo smutna, jest bardzo cierpiąca. 12 lat. To nie trwa tylko jeden dzień, to nie trwa tydzień. Można sobie wyobrazić tydzień posłuchy, nie? Na rekolekcjach na przykład. Nie? Nic nie usłyszałem. Tam coś mówił takiego tam, ale... Posłucha. Ona 12 lat cierpi na posłuchę. 12 lat uchodzi z niej życie. Po roku to przychodzi pokusa wyjść z zakonu, nie? Jak czujecie taką jak posłuchę, nie? 12 lat cierpi. Co ciekawe, ona od 12 lat cierpi. To nie jest całe jej życie. To znaczy, ona musi mieć w sercu, ona musi mieć w pamięci doświadczenie tego, że było inaczej. Doświadczenie normalnego życia, doświadczenie świeżości życia, pełni życia. Ona to wszystko w sobie ma. Dlatego to cierpienie jej jest tym bardziej spotęgowane. Ewangelista nam zaznacza, 12 lat cierpiała, szmat czasu cierpiała, ale to nie znaczy całe życie. Jej cierpienie jest jeszcze większe, bo ona nie od urodzenia, ona wcześniej żyła życiem normalnym. Nikt z nas wierzy w to, że od tego, od wstąpienia do klasztoru nie cierpi na wypalenie, nie? Na początku jest pięknie, wszystko się układa, nie? Potem przychodzi moment, że zaczynamy tracić życie. 12 lat to też pokazuje, że to jest pewien proces, że to nie jest tak, nie? Jest wypalenie, to jest pewien proces. To się nie bierze z niczego. To się zaczyna od zaniedbywania tego, co jest najważniejsze. Kiedyś jeden z księży opowiadał, to nie jest złamanie żadnej tajemnicy, ponieważ bardzo generalnie mówił o takim doświadczeniu w życiu kapłańskim, że miał kiedyś spowiedź neopresbitera i przyszedł do niego po roku czasu. Ponoć był wspaniałym księdzem. Przyszedł do niego do spowiedzi po roku czasu i to była jego pierwsza spowiedź po święceniu. Rok czasu nie był spowiedzi. Nie? Oczywiście przez rok czasu możesz być wspaniałym księdzem, wspaniałą siostrą zakonną. Ale potem prędzej czy później to się nie ma prawa udać. To się zawali. Kobieta, która staje przed Jezusem z doświadczeniem poranienia. Z niej uchodzi smak życia. Z niej uchodzi życie, nie? Jest wypalona, jest, jak dzisiaj mówiliśmy sobie o soli, nie? Straciła ten smak już. Przez 12 lat życia straciła ten smak. Ona doświadcza namacalnie, nie? Że wydaje się, nadaje się na wyrzucenie, podeptanie. Ona już tego doświadcza. Bo osoba, która cierpiała na upływ krwi, nie miała prawa być w tym środowisku, nie miała prawa się nikogo dotknąć, żyła w izolacji. Więc jej cierpienie możecie sobie tylko wyobrazić. Ona przyszła naprawdę, jeśli wczoraj było do kwadratu to życie połamane i serce roztrzaskane, to dzisiaj do potęgi trzeciej, nie? Aż strach pomyśleć, co będzie na koniec rekolekcji. Ona przychodzi z takim sercem roztrzaskanym, z sercem krwawiącym, staje przed Jezusem. Słuchajcie, gdzie zaczyna się dobra nowina, nie? Bo na razie to jedziemy, cały czas jesteśmy w bagienku, nie? Gdzie zaczyna się dobra nowina? Dobra nowina zaczyna się w takim przepięknym zdaniu. Gdy więc usłyszała o Jezusie. Gdy więc usłyszała o Jezusie. Ona usłyszała o Jezusie. Popatrzcie znowu. Nie jest ważne, od kogo usłyszała. Nie jest ważne, kto jej powiedział. Ważne, że usłyszała o Jezusie. Słyszycie dobrą nowinę o Jezusie każdego dnia. Od tego wszystko się zaczyna. Każde nasze wypalenie, każdy nasz kryzys, każda nasza depresja duchowa, podkreślam duchowa, rozpoczyna się od tego. Nie, znaczy kończy się w tym momencie, kiedy zaczynasz słuchać o Jezusie. To jest coś, co ją uruchomiło, żeby poszła do Jezusa. Nasza wiara, nie? Ostatecznie popatrzcie, nasze wypalenie polega na tym, że nasza wiara stygnie. Że nasza wiara stygnie, więc, a wiara rodzi się ze słuchania. Tym, co się słyszy, jest Słowo Boże, czyli Słowo o Jezusie. Słowo o Jezusie. Kiedy ona słyszy Słowo o Jezusie, w niej się rodzi nadzieja.
Przecież nadzieja tylko może popchnąć człowieka, nie? Z tak wielkiej, beznadziejnej sytuacji, trudnej, żeby pójść do Jezusa, nie musi się w niej narodzić nadzieja, nie? I co jeszcze? Mówiliśmy sobie dzisiaj, autor listu do Hebrajczyków mówił, nie? Że ten jest domem Pana, kto ma w sobie nadzieję i wolność. Więc ona musi tę wolność mieć. Wyobraźcie sobie teraz tak, ona, która cierpi na upływ krwi, nie ma prawa się zbliżać, nie? Widzi tłumy, no, musi mieć w sercu wolność, żeby przez te tłumy chcieć się przebić. Musi mieć w sercu tę wolność. Bez tego nie ma prawa to spotkanie się udać. Ta sytuacja jest o tyle beznadziejna, zobaczcie, że to jest też piękne. Za chwilę nam się to przyda do naszego życia duchowego. Popatrzcie, ona wiele wycierpiała od lekarzy. Tu jest nawet tak pięknie podkreślone, że ona wszystko przez tych lekarzy straciła, nie? Każdy jeden grosz straciła. Znaczy nikt obok nie mógł jej na to wypalenie nic poradzić, nie? Nikt nie mógł jej przywrócić życia. Próbowali, nie? Jedni, drudzy, trzeci, czwarci, nie? Wydała cały swój majątek. Nikt nie jest w stanie jej pomóc. Nikt nie jest w stanie jej pomóc. Zaczyna się wtedy dopiero życie, kiedy ona słyszy słowo o Jezusie. Słowo o Jezusie. Zaczyna się zupełnie nowa historia. Są takie momenty, są takie przestrzenie, kochane siostry, w naszym życiu, których nie da się żadnymi pieniędzmi zmienić. Nie da się zmienić żadnymi układami, nie da się zmienić żadnymi sposobami, żadnymi sztuczkami. Nie da się. Musisz usłyszeć słowo o Jezusie. Nie zmieni tego psycholog, nie wiem, zapłacicie nie wiadomo ile pieniędzy, nie na terapię. Jak masz wypalenie duchowe, podkreślam. Jak zaczyna twoje życie być jałowe, jak nie ma smaku, nie? Nie szukajcie pomocy u psychologa, was proszę, nie? Oczywiście chcę to odróżnić i od razu to czynię. Jeśli przychodzi depresja, depresja jest czymś innym. Jeśli przychodzi choroba psychiczna, jeśli przychodzi cokolwiek w tym kierunku, korzystajcie z tej pomocy. Nie wolno nam z tej pomocy wtedy nie skorzystać, nie? Jest niesamowicie ważne, ale kiedy przychodzi tego rodzaju, nie? Kiedy tracimy życie, kiedy tracimy świeżość powołania, jedyną rzeczą, którą trzeba zrobić, to trzeba zrobić krok w kierunku Jezusa. Krok w kierunku Jezusa. Wszyscy będą się dookoła mądrzyć i tak dalej, będą cię posyłać do psychologów, ale jeśli ty się nie zdecydujesz na krok przy Jezusie, jeśli ci ktoś nie opowie o Jezusie, nic się nie wydarzy. Nikt ci życia nie zwróci, bo Jezus jest źródłem życia. Jezus jest Panem świeżości twojego powołania. On jest oblubieńcem. Nawet jak psycholog ma 186 wzrostu, tak jak ja, i czarne oczy, i jak Włosi, nie? I on jest taki, to on ci życia nie zwróci. On ci nie będzie twoim oblubieńcem, nie? Jest Jezus, który jest w stanie zwrócić twoje życie, nie? Bo ostatecznie tą chorobą jest choroba taka, którą w Biblii jest określana jako sklerokardia, nie? My powoli tak zaczynamy żyć bardzo jałowo, nie? Zapominamy, skleroza, nie? To, o to się skleroza bierze, nie? Ale skleroza serca, sklerokardia, nie? Serce coraz bardziej zatwardziałe, nie? Nie zwracam uwagi już na to, co jest. Wiecie, to się zaczyna od bardzo takich małych rzeczy. Na przykład to, co siostry kiedyś zwróciły uwagę, nie? Że ludzie zapominają o klękaniu przed tabernakulum, nie? Wchodzą do kościoła dzisiaj jak do muzeum, przechadzają, nie? Jest wystawiony Najświętszy Sakrament. Gdzie tam Najświętszy Sakrament, nie? To się zaczyna od tego. Zapominamy od takich takich najmniejszych rzeczy. Zapominamy o tych najmniejszych rzeczach, o tych takich codziennych rzeczach, nie? Stają się nam bardzo powszednie. Eucharystia może spowszednieć. Ten stół może wam spowszednieć, nie? I chodzi o to wtedy, żeby wrócić do Jezusa, żeby stanąć przed Nim, z taką sklerokardią stanąć przed Jezusem, nie? Żeby stanąć przed Nim. Żeby stanąć tak jak ta kobieta, w doświadczeniu osobistego spotkania, w doświadczeniu osobistej rozmowy. Ona wie, że nie może podejść sama do Jezusa, bo jest nieczysta. Ona doskonale zna swoją sytuację. My bardzo często w takich sytuacjach mówimy, że ty musisz dać radę, nie? Co siostra nie da rady? Ja nie dam rady? No siostra da radę, nie?
Jak jest ksiądz na przykład i ma jakiś problem, taki duchowy, zaczyna być wypalony, nie? I widać, że mu to... To właśnie bardzo często tak mu pomaga. Ty nie dasz rady? Chłopie, co ty mówisz? Ty nie dasz rady? Ja nie dam rady? Rozumiecie? I próbuję po swojemu rozwiązywać problemy. Nie zwracają cię właśnie, ja nie dam rady, ty nie dasz rady, nie. Jezus ma dać radę, bo nie da rady, ani ten ksiądz, nie. Może próbować na tysiące rozmaitych sposobów i wiecie, tych tysięcy, no ja nie będę teraz ich wymieniał, nie, ale tych sposobów, które znajdujemy, nie, bardzo szybko, ja nie dam rady, żeby było lepiej, żeby było lżej, to nie dam rady, to co? Wieczorem, nie, w domu, bach, na stół, flaszka na przykład, nie, ja nie dam rady, lepiej. Rozumiecie? Przychodzą pokusy, wchodzimy w nasze myślenie, ja dam radę, nie? Szukamy pokoju po swojemu. Szukamy pokoju, oczywiście ten pokój kończy się każdym jednym dramatem potem, nie? W kościele. Jeżeli próbujemy rozwiązywać sprawy po swojemu w taki sposób. Chodzi o to, żeby stanąć sam na sam przed Panem Jezusem szczerze, przed Nim stanąć, przed Jezusem. Żeby do Niego podejść. I żeby też, kochane siostry, to jest nasz problem bardzo ogromny. Kiedy pojawiają się problemy duchowe w naszym życiu, my się bardzo często wstydzimy do tego przyznać. Myślimy sobie, no tak, jestem we wspólnocie, to wspólnota jakoś tam mnie zatarga, nie? Wsadzi na jakąś tam, nie wiem, kołyskę i tam pobuja trochę, albo na wózek i do przodu pojedziemy, nie? Wspólnota często staje się taką zasłoną dymną, nie? Musi być we wspólnocie także Twoje spotkanie osobiste z Jezusem. Jeśli tego nie będzie, nic się nie wydarzy. Nic się nie wydarzy. Dotknąć się Jezusa. Pozwolić, żeby Jezus Cię dotknął. Ona jest zdeterminowana. Znaczy, ona doświadczyła już swojej biedy. Ona już ma dość tego wypalenia, nie? Ona usłyszała o Jezusie i jej się zaświeciła lampka. Musi przyjść do Jezusa. W niej są dwie rzeczy. Jakaś taka przebiegłość jednocześnie, nie? Ale z drugiej strony pokora, zdecydowanie. Wie, że musi zrobić sama krok. Musi być ta decyzja. Musi być decyzja, nie? Ja chcę podejść do Jezusa. Twoja osobista decyzja. Bez tego nic się nie zmieni. W każdym jednym problemie, kochane siostry, jak chcecie rozwiązać problem, a we wspólnotach często pojawiają się problemy, nie? Mam problem we wspólnocie. Musisz go chcieć rozwiązać. On się sam nie rozwiąże. Rozwiązanie każdego problemu, początek tkwi w tym. Musisz go chcieć rozwiązać. Musisz zobaczyć, że jest problem. Aha, chcę go rozwiązać. Nie zadziałają żadne dekrety, żadne konstytucje, żadne prawa, nakazy, zakazy, nie? Muszę go chcieć rozwiązać. Ja pamiętam taką sytuację z mojego życia. Zbyt dużo przebywałem w szpitalach i w pewnym momencie już będąc na drugim chyba roku kapłaństwa, ja po prostu panikowałem, jak miałem pójść do szpitala. Już nie chciałem, nie? I była taka sytuacja, dwie takie sytuacje były, ale właściwie to one się bardzo łączą. Siedziałem z kolegą w pokoju wieczorem i po prostu czułem, że już odchodzę, że coraz słabsze się dzieje, robię i że gdzieś w ogóle już odpływam i ten brewiarz, który odmawialiśmy wtedy, już nawet go nie dokończyłem, więc ja wtedy się naprawdę przestraszyłem, wiedziałem, że już się robi już tak dość poważnie. Kolega pobiegł po oleje wtedy, bo jeszcze o to poprosiłem, pamiętam, i zaczął mnie namaszczać. Drugi w tym czasie zadzwonił na pogotowie. Jak on zadzwonił na pogotowie, mi wróciło życie. Nie? Dwóch nie mogło mnie zatrzymać. Ja się im wyrwałem i uciekłem do lasu. Uważałem, że nie było problemu. Rozumiecie? Jak człowiek jest, nie chce, mam tego dosyć, nie? Poradzę sobie po swojemu, nie będę znowu leżeć w szpitalu, uciekłem do lasu. Była noc, było ciemno, było zimno. Ja już nie miałem siły biec, leżałem na ziemi. I tylko wiedziałem, że oni przechodzili gdzieś obok, szukali mnie, nie? Proboszcz był Bogu dziękować na urlopie. Ale z tego urlopu następnego dnia wrócił. Pamiętam śniadanie wtedy, nie? Czy to obiad, już nie pamiętam, co to było. I rozmowa. Ja, proboszcz i ten kolega, nie? I pierwszy raz, kiedy użyłem potężnego słowa, nie? W obliczu proboszcza. Kiedy już nie miałem ochoty dokończyć tego śniadania, wiedziałem, że ja to wiem lepiej
i po prostu trzasnąłem drzwiami, wyszedłem na górę, nie? I tylko modliłem się, kiedy przyjdzie proboszcz i o czym będzie rozmowa dalej, nie? Jak to się skończy? Proboszcz przyszedł do mnie i po prostu po ludzku przytulił. I to był moment, kochane siostry, kiedy ja już nie potrzebowałem niczego. Ja sam spakowałem walizkę, powiedziałem, jedziemy. Rozumiecie? Właśnie w taki sposób, nie? Dojść samemu, nie? Dochodzi się też przez doświadczenie miłości. Nie przez nakaz, nie przez dekret, nie? Bo jestem proboszczem, każę ci, masz to zrobić, nie? To, co rozbroiło moje serce, doświadczenie miłości, ona o takim Jezusie musiała usłyszeć. I powiedziała, już nie chcę tak, nie? Jestem gotowa na to, teraz Ty działaj, teraz działaj Ty. Zobaczcie, jak Pan Jezus jest niesamowity w tej rozmowie. On się pyta, kto się mnie dotknął? Jest cały tłum obok Niego, nie? A On się pyta, kto się mnie dotknął? Przychodzi ta kobieta, dotyka się i to jeszcze jak się dotyka? Skrawka Jego płaszcza się dotyka. Ona pada za Nim. Zobaczcie, co się dzieje. Uczniowie, jak odpowiadają uczniowie? Odpowiedź uczniów jest niesamowicie powierzchowna. Odpowiedź uczniów jest powierzchowna, nie? To się wydaje tak, że ona przychodzi wypalona, nie? A tak naprawdę to chyba uczniowie są bardziej wypaleni niż ona, bo ona już w tym momencie jest głębsza, o wiele bardziej, wie wiele więcej, zachowuje się jak uczennica, bo pada z tyłu Pana Jezusa, czyli jak uczeń, nie jak Piotruś później będzie wyprzedzał Jezusa, nie? I powie, Panie, nigdy na Ciebie nie przyjdzie, to nie? I wtedy Pan Jezus powie, hypage opidzo mu, zajmij swoje miejsce, bo jesteś mi zawadą, idź za mną, mówi do niego, nie? Piotr wyprzedza, uczniowie wyprzedzali. Ona już wie, że jest uczennicą. Ona z wielką pokorą, ale jednocześnie z takim właśnie zaangażowaniem niesamowitym przychodzi, upada do stóp Pana Jezusa, nie? A uczniowie jeszcze są w siódmych zaświatach, nie bardzo wiedzą, o co chodzi, nie? Tłumy są, no to kto cię dotknął, o co w ogóle biega, nie? Nie są mistykami. Nie mają jeszcze oczu mistyków, nie? Dopóki w naszym życiu, i często w naszym życiu nie rośniemy, dopóki poddajemy się takim interpretacjom, nie, widzę tłumy tylko, nic więcej nie widzę, dopóki nie zejdziemy w głębinę naszego serca, nigdy nie staniemy się mistykami. I zawsze będziemy tak jak apostołowie, nie tak jak ja kiedyś na tym śniadaniu, odpowiadać z podirytowaniem, nie? Wręcz trochę nawet niegrzecznie, nie? Apostołem, co ty nie wiesz? Zobacz, tłumy, halo, o co chodzi? Tłumy się tutaj pchają, a ty się pytasz, kto się ciebie dotyka? Są bardzo niegrzeczni w stosunku do Jezusa. Oni jeszcze muszą przejść bardzo wiele. Oni muszą przejść tę drogę, którą przeszła już ta kobieta, która w tym momencie wydawała się absolutnie wypalona i bez życia. Spojrzenie Pana Jezusa po raz kolejny powraca. Jest niesamowicie przenikliwe, nie? Popatrzcie, Jezus w tym momencie nie wchodzi z nimi w dialog, no bo jak oni nie widzą to, co tam będzie. Natomiast Jezus się rozgląda. Jezus szuka. Jezus szuka jej oblicza. Jest dla Niego kimś niesamowicie ważnym. Pan Jezus potrzebuje, kochane siostry, waszego oblicza, żeby wam powiedzieć na końcu, idź do swojego domu, idź w pokoju. Pan Jezus potrzebuje zajrzeć ci w oczy. Potrzebuje to potwierdzić. Potrzebuje pokazać, że masz wartość. Co się dzieje w tym momencie, kiedy Pan Jezus pyta, kto się mnie dotknął? Kobieta wychodzi. Zobaczcie tylko, jak ona wychodzi. Jest już po uzdrowieniu, bo już krwotok odszedł, więc ona tak naprawdę powinna wyjść taka, nie, taka, ja, nie? Ja to zrobiłam. I na oczach wszystkich, zobaczcie, pomyliliście się tyle lat, uważaliście, że nieczysta, że żyłam na marginesie, a to ja zrobiłam. Ona wychodzi i drży. Ona wychodzi i drży. Bo problem, kochane siostry, naszego wypalenia, naszych problemów jest zawsze podwójny. Oczywiście dotyka nas, ale dotyka też naszych relacji. W niej się już dokonał cud, ale jeszcze został problem z ludźmi, którzy wiedzą o niej wszystko. Że jest nieczysta. Ludźmi, którzy wiedzą, że nie ma prawa się tu w ogóle pojawić. I ona wychodzi na światło. Zobaczcie, nie wystarczy tylko, że ktoś, nie wiem, będzie, jest uzdrowienie, nie? Chodzi o to, żeby jeszcze człowiekowi przywrócić oblicze. Dlatego Pan Jezus
Przecież mógłby się zatrzymać, uzdrowiona, dobra, poszła sobie, idź cicho, nie odzywaj się, nie mów nikomu. Pan Jezus mówi, nie. Nie tylko będzie uzdrowienie, będzie coś więcej, będziesz zbawiona. Zbawienie to znaczy mieć w sercu pokój. Macie w sercu pokój? Bo Pan Jezus mówi tak na końcu, idź w pokoju, nie? To jest doświadczenie zbawienia. Pan Jezus mówi, że nie mogę ciebie w tym momencie tak opuścić do domu. Ona się boi, bo wie, że złamała prawo, że nie ma prawa tam stanąć. A Jezus pokazuje, że dla Niego absolutnie to nie jest problemem. Ona boi się ciągle kompromitacji. Ona boi się kompromitacji. Przy czym Pana Jezusa nie interesują ciągle te kategorie czystości, nieczystości, prawa, nieprawa. Dla Niego liczy się konkretny człowiek. Dla Jezusa liczy się człowiek. Świat na niej wydał wyrok już, nie? Wiecie, to tak jest też z problemem alkoholowym na przykład, nie? Bardzo często, że nie wystarczy tylko, nie wiem, skierować kogoś na terapię, nie wiem, właśnie jakimś dekretem, jak to często bywa, nie? Żeby jakoś zaradzić, nie wiem, wszczepić mu coś, dajmy na to, nie? Chodzi o to, żeby pozwolić temu człowiekowi, żeby tego człowieka przyjąć. Tylko oczywiście na to trzeba środków i czasu, nie? A co tam, szczepić to jest jedno takie coś, nie? Albo, nie wiem, coś tam podać mu, jakiś lek, nie? Żeby... Trzeba środków czasu, czyli trzeba miłości po prostu, nie? Córko, twoja wiara cię uzdrowiła. Jaka to wiara? Jeszcze, żeby nie było, nie? Bo to ona nie podchodzi taka, wiecie, że wierząca super, żeby nie... Ona podchodzi do Jezusa, wie, kim jest Jezus, coś tam doświadczyła, ale wydaje się, że jej wiara jest trochę taka zabobonna. Jakaś, co to za wiara? No, przynajmniej by porozmawiała, wyspowiadałaby się przed Panem Jezusem, nie? No wypadałoby, nie? A ona mówi, no tam spowiedź jakaś tam, płaszcza się trochę dotknę, nie? Takie trochę sanktuarium. Trochę potrzeć, a to Włosi są w tym specjalistami, nie? Tu potrzeć, tam dotknąć, uda się. Ona ma taką wiarę. Ta wiara jest taka trochę, widać, licha, nie? Natomiast Jezusowi to wystarczy. Jezusowi ta wiara wystarczy. Bogu dziękować, Jezus nie kończył teologii. Nie? I nie mówi w teologii, tylko po prostu Jezus ją przyjmuje. I zadawala się jej połamaną, małą wiarą. Jezusowi naprawdę to wystarcza. I uzdrowienie nastąpiło. Jezus mówi, twoja wiara cię nas uzdrowiła. Twoja wiara cię uzdrowiła. Ale Jezus chce właśnie uzdrowić jeszcze jej serce i jej wnętrze. Zobaczcie, jak często problem alkoholowy, tutaj może nie dotyka was w jakiejś mierze, tak? Natomiast ogólnie każdy problem, na przykład ten alkoholowy, nie? Ale z każdym jednym uzależnieniem jest tak, nie? Że myślimy sobie, że trzeba pokonać ten problem na tej zasadzie, jak, nie wiem, żeby właśnie coś podać. Natomiast zobaczcie, chodzi o to, żeby zobaczyć też całościowo. Jezus uprawia medycynę holistyczną. Czyli tak leczy człowieka, że widzi całego człowieka. Widzi jego niesamowitą wrażliwość. Wiecie, dlaczego człowiek na przykład pije? Nie? Bo on jest... Wiecie, że alkoholicy to są ludzie niesamowicie wrażliwi. To są ludzie, którzy sobie nie radzą. Ludzie, którzy są uwikłani w rozmaite nałogi, to są ludzie niesamowicie wrażliwi. Wyobraźcie sobie alkoholika, który... nie wiem, ojca, który przychodzi do domu i na przykład jest co dzień pijany i on, nie wiem, mówią mu ciągle nie pij, nie? On by nie chciał pić, ale on przyjdzie do domu pijany, nie wiem, zsika się pod siebie na przykład, nie? Rano wstaje w wielkim wstydzie i ten wstyd, ten problem coraz bardziej się pogłębia, dopóki nie zmierzymy się z tym problemem, dopóki on nie poczuje się naprawdę przyciągnięty. Dopóki on w tej swojej bezradności, bezsilności, nie, to nic, na nic nie da właśnie takie, nie wiem, pokazywanie, że jest do niczego, że wszystko przez niego, że te problemy, nie, czy przez nią i tak dalej, nie. Jeśli nie czuje się pociągnięty, przyciągnięty, kochany, na nic się to nie uda, nie. Żadna terapia nie ma prawa się udać. Dlatego Pan Jezus chce spotkać człowieka, nie? W doświadczeniu wiary. Jezus chce uzdrowić serce przez doświadczenie wiary.
Doświadczenie wiary, czyli nie tylko kontakt fizyczny, nie? Doświadczenie słowa, doświadczenie spotkania, doświadczenie wzroku, doświadczenie oczu. Zobaczcie, jak zmienia się bardzo jej rola, bo ona do tej pory to była takim pacjentem biernym. Znaczy ona się wszystkim poddawała. No co, mam problem, no róbcie co chcecie, mam tu trochę grosza, no, no dobra, bierzcie co tam chcecie, nie? Jestem gotowa na wszystko. Dopóki nie podjęła decyzji, czyli nie stała się pacjentem aktywnym, nic się nie wydarzyło. Dopiero w tym momencie wzięła sprawy w swoje ręce. To jest znowu, nie może wspólnota chcieć za ciebie rozwiązać problemu. Musisz sama wziąć w tym wypadku sprawy w swoje ręce, stać się aktywną. Jezus chce troszkę naszej aktywności, żeby nam pomóc. Jezus ci się nigdy nie narzuci. Będziesz stąpać po wodzie, ale Jezus mówi do Piotra, właśnie cię jest ciekawe, nie? Jak Pan Jezus przychodzi po tym wzburzonym morzu do Piotra, Pan Jezus mówi, przyjdź do mnie. W tobie jest ta moc, możesz chodzić po tym wzburzonym morzu i Piotr zaczyna iść. Dopóki patrzy na Jezusa, idzie, ale dopóki, a potem jak patrzy na falę, to wiecie, co się dzieje, nie? Trzęsą mu się kortki i zaczyna tonąć. W problemie patrzeć na Jezusa. Na Jezusa, który patrzy na ciebie. Dopóki patrzysz na Jezusa, idziesz po wodzie. Twoja wiara cię uzdrowiła. Twoja wiara cię uzdrowiła, nie wiara wspólnoty. Kochane siostry, ja nie będę was tutaj rozbijał jako wspólnotę, nie? Ale największe cuda dzieją się sam na sam, pamiętajcie. I czasami trzeba odejść ze wspólnoty. Trzeba odejść ze wspólnoty. A to da się, tak? Da się. To jest nasza indywidualna modlitwa. To jest każdy moment sam na sam spędzony z Jezusem, nie? Przestańmy się łudzić, że nas przepcha przez zgromadzenie tylko ten plan dnia, który jest, nie? Macie dużo modlitw, oczywiście. A w rekolekcjach ile mamy modlitw, nie? Różnych. Tyle macie tę liturgiczną, tą liturgię godzin monastyczną, tam jest więcej psalmów przecież, nie? Że to nam gwarantuje bezpieczeństwo, bo nie gwarantuje. Sam na sam, czasem odejść ze wspólnoty, czasem, znaczy nie mówię, że macie nie wypełniać tych obowiązków, rzecz jasna, wypełniajcie, ale szukajcie osobistych momentów z Jezusem. To nam daje gwarancję trwania przed Nim. I uwaga, bo my tutaj mamy wielki problem. I to bardzo często szybko wychodzi i widać, że my się niesamowicie boimy sam na sam z Bogiem. Samotności z Jezusem. Bardzo się tego boimy. Teraz wam pokażę jeden przykład, który myślę, że bardzo dotyka nieraz nasze wspólnoty, ale dotyka też kapłanów. Otóż, kochane siostry, po czym poznać, że nie potrafimy być sam na sam z Panem Jezusem? Kiedy na siłę szukamy relacji, nie wiem, w klasztorze, poza klasztorem, nie? Kiedy próbujemy się ułożyć, tutaj tak, taki układ, tutaj tak, ja tu wejdę i tak dalej. Wiecie, że są takie czasami psiapsiuły w tym, że ich po prostu nie da się, nie? Że tylko my, tu nie ma prawa nikt się zbliżyć, nie? To jest moja koleżanka, rozumiesz? A ty na nią spojrzałaś, ja to widziałam dzisiaj, nie? Rozumiecie? Ja to się można śmiać, ale tak jest. Co więcej, ja widziałam taką rzecz, takie rzeczy się dzieją również w relacjach ze świeckimi. My potrafimy na przykład, nie będąc we wspólnocie, będąc we wspólnocie, potrafimy zaprzyjaźnić się mocno ze świecką osobą i związać, krzywdząc osobę świecką. Krzywdząc osobę świecką, nie? Dlatego, że na wyłączność bardzo często relacje. Ktoś, kto próbuje budować relacje właśnie na taką wyłączność, znaczy, że nie umie w ogóle budować relacji, że nie ma pojęcia bladego, czym są relacje, nie? Jeżeli nie ma wolności, nie? I są takie właśnie tylko psiapsiółki, to znaczy, że tu się zaczyna problem i to jest właśnie moment, w którym się niszczy najbardziej wspólnotę, nie? Bardzo często się mówi o takich relacjach, które są w naszym życiu toksyczne, nie? Są takie relacje, które są, ale one ciągle nam pokazują, czy wskazują na naszą duchową biedę i na naszą słabość. Ostatecznie nie chodzi o to też, żeby teraz potępić w czambuł te nasze wspólnoty, nie? Żeby powiedzieć, a to wszystko przez wspólnotę i tak dalej, tak? Bo Ewangelia wcale o tym nie mówi. Ale właśnie Ewangelia dzisiaj pyta, na ile w tobie jest dzisiaj, po iluś latach już życia we wspólnocie, takiej właśnie tęsknoty za osobistym spotkaniem z Panem Jezusem.
A na ile w nas jest ciągle takiego stadnego zachowania, nie? Wspólnota mnie przepcha, troszkę tam pomogą mi, nie? Na ile jest we mnie takiego, takiej chęci bycia z Nim? Wiecie, że wspólnota może świetnie maskować nasze problemy. My we wspólnocie naprawdę możemy odegrać najróżniejsze role. Zajrzeć w swoje serce. Spotkaj się sam na sam z Jezusem. To prowadzi do wolności, to prowadzi do pokoju. My możemy naprawdę się plątać Panu Jezusowi pod nogami, całe życie konsekrowane. Plączemy się Mu pod nogami i nigdy możemy Go nie spotkać. I to jest największy z naszych dramatów. Największy z naszych dramatów. Na drodze Pana Jezusa, jak czytamy w tych dniach, już będę powoli lądował, więc nie bójcie się. Te wiatraki nam ratują trochę życie. Na drodze, słuchajcie, na drodze Pana Jezusa widzimy w tych dniach, kto stoi. Kto się zapisuje na kartach Ewangelii? Ludzie natrętni. Ludzie, którzy szukają sposobu, żeby być z Jezusem. Którzy odpowiadają na Jego zaproszenie do tego, żeby byli sam na sam. Ostatnia rzecz, bo już mówiłem, że ląduję. Jak czytamy ten 5 rozdział, to jest zaskakujące i piękne to jest, bo Pan Jezus idzie sobie. W ogóle to jest to uzdrowienie tej kobiety jest wsadzone tak trochę ni w 5, ni w 10. Bo ten 5 rozdział zaczyna się właściwie, 21 werset, do tego, że Pan Jezus idzie, Jair wychodzi na spotkanie, o, tam już córka leży martwa, nie? To będzie wskrzeszenie, będzie. O, tam będzie cud. I on prosi o to, nie? O, tu przychodzi ta kobieta i ona tak, nie? Tam, wiecie, ona jest tam wtrącona tak ni w 5, ni w 10, nie? Bo tam Jair, potem jest ona, a potem znowu jest Jair. Czyli ostatecznie Pan Jezus idzie do domu Jaira, nie? Pytanie, co ona tam w ogóle robi, nie? Skąd ona się tam wzięła, nie? Jak Filip z konopi wyskoczyła. I zobaczcie, będzie spektakularny cud, a ona mówi tak: a mi wystarczy tylko Twoje delikatnięcie, muśnięcie Twojego płaszcza. Jest niesamowicie pokorna. Po czym widać jej pokorę? Że ona nie wychodzi, nie przeciąga Jezusa na swoją stronę, nie mówi teraz tak: dobra, ale wiesz co, Panie, byś przyszedł do mojego domu, ja teraz Ci się wyżalę, opowiem Ci o moich problemach wszystkich, żebyś zrozumiał, dlaczego tak jest. I wiesz, wtedy zobaczysz, kim są ci wszyscy, co cię otaczają, a może w ogóle zrezygnujesz wtedy, żeby pójść do Jaira, bo ja wszystko wiem i ci opowiem. Rozumiecie? Nie miała pretensji do tego, żeby przelewać swoje żale, 12 lat izolacji, żeby teraz przed Panem Jezusem to wszystko scedzić, chociaż mogła to zrobić. Miała niesamowicie pokorę. Podchodzi do Jezusa na palcach, żeby ją nikt nie zauważył, i mówi tak, Pan Jezus idzie robić wielki cud, a mówi tak: Panie, ja tu jestem też. Jakbyś tak mógł zerknąć na mnie, ja tu też jestem. Podchodzi z takim sercem, właściwie to nawet przepraszając Go, że żyje, nie? A co Pan Jezus robi? Zobaczcie. A On się przy niej zatrzymuje i pokazuje, że chce jej spojrzeć w oczy. Ona mówi tak: ja tutaj jestem. A Pan Jezus mówi: teraz jesteś tylko Ty. Teraz jesteś tylko Ty. Czyli Jezus daje jej najpiękniejszą rzecz. Przywraca jej oblicze. Daje jej imię. Przywraca jej godność. Dotykajmy się Jego płaszcza, nie? Kiedy mówimy: ja tu jestem? Właśnie wtedy, kiedy idziecie do swojej drukarni. Wtedy, kiedy idziecie do przedszkola. Wtedy, kiedy możecie dotknąć się skrawka Jego płaszcza. W waszej codzienności. Dotykajcie się Jezusa, przychodźcie przed Nim ze swoimi problemami. Ożywiajcie tutaj swoją wiarę, swoją relację. Co Kościół robił o dzisiaj? Zobaczcie, to jest niesamowite. We Włoszech to widać, tak? Na wyciągnięcie, na ręku możecie, nie? Przeczytać. Sanktuaria. Mówimy, no, chcesz, to się dotknie Jezusa i do sanktuarium. Tak, i do sanktuarium. Kolejka, porządek. Nie? Msza święta tam jest, będzie Ojciec Święty. A masz bilecik? Dla VIP-ów nie wejdziesz, nie dopchasz się, nie masz prawa dotknąć Jezusa. Rozumiecie, co my robimy, nie? Bardzo często właśnie w taki sposób pokazujemy, nie? Że ty ze swoim bólem to się wstrzymaj, nie? Zajmij odpowiednie miejsce, nie? Jak nie masz bileciku, to się w ogóle nie pchaj, nie? Właśnie się pchaj, nie? Macie do tego prawo. Postępujcie konsekwentnie na drodze wiary, bo przed Jezusem najważniejsze jesteście zawsze wy w swoim cierpieniu. Nie ci wszyscy VIP i tak dalej, co tam jeszcze tam przy, co siedzą, nie? W tych wszystkich pierwszych miejscach, nie? Jezus chce cię mieć na wyciągnięcie ręki i zawsze jest. I masz do Niego prawo się pchać. No.
I życzę wam tego, byście nie bały się nigdy, ale pchały się do Jezusa. Amen? Nie słyszę. Amen. O, w końcu.